Jechała pod prąd drogą ekspresową, prawie doprowadziła do zderzenia z busem. 11 maja na drodze ekspresowej nr 19 na węźle Janów Lubelski kierująca Volkswagenem wjeżdża pod prąd. Jadąc lewym pasem, omijała prawidłowo jadące pojazdy. W pewnym momencie na jej drodze pojawił się jadący prawym pasem pojazd ciężarowy oraz bus poruszający się pasem lewym. Na szczęście kobiecie udaje się gwałtownie zjechać na pobocze i ominąć pojazdy. Po tym niebezpiecznym incydencie kierująca po przejechaniu kilku metrów zawraca. Jak ustalili policjanci, właścicielką pojazdu jest 29-latka. Teraz prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy to ona kierowała pojazdem. Za jazdę pod prąd drogą ekspresową lub autostradą grozi mandat karny w wysokości do 2000 zł i 15 punktów karnych. Dodatkowo kobieta może odpowiadać za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co grozi kolejna wysoka grzywna. Sprawa może zostać skierowana do sądu.